jeśli naród polski, wie pan, nie zjednoczy, nie scementuje, nie zrozumi tej idei, tej niepodległej, suwerennej Polski, to będziemy trwali długo. Dotąd, dopóki się nie urodzi jakieś pokolenie, a wśród nich ludzie z charyzmą, którzy będą potrafili odważnie wyjść. I wie pan, ja jeszcze jestem zdania, że muszą być jakieś wydarzenia na świecie, które tą drugą połówkę potrząsną tych Polaków, że uruchomią u nich to, że trzeba wyjść i w lewo czy w prawo zdecydować, że nie da rady siedzieć w domu, dlatego że wcześniej czy później to i do mnie się też dobiorą. I taka jest prawda, wie pan, że dzisiaj nie polega sztuka na tym, że ktoś złapie nóż czy Kałasznikowa i pójdzie, wie pan, to robić, bo nie wyklucza mi tego, mogą naród doprowadzić również i do takich. Są na świecie takie sytuacje, ale powiadam, jest to wyjście najgorsze z wyjść. Natomiast, że tak powiem, pierwszą sprawą jest, że tak powiem, wyjść z prawdą, wyjść z tymi faktami. Odważnie, przyznać się do niej, stanąć po jej stronie. Tak, i to jest. Jest to wyjście najgorsze z wyjść. Natomiast, że tak powiem, pierwszą sprawą jest, że tak powiem, wyjść z prawdą, wyjść z tymi faktami. Odważnie, przyznać się do niej, stanąć po jej stronie. Tak, i to jest. Panie Albinie, no dobrze, że ja fajnie przeczytam pana książkę i to przyjmę i przyznam panu rację. Ale ja, czy ja zmienię swoje życie, swoje postępowanie? Czy będę nadal tkwił i robił to, co oni chcą, żebym robił, ich politykę? A to widzi pan, no, jak to wracamy do tej samej sprawy, że będzie zależeć to od aparatu komputera. No tak, ale mnie wygodniej będzie żyć w kłamstwie. Mnie będzie...